Cierpienie jest wpisane w naturę człowieka. Czasami cierpimy duchowo, innym razem cieleśnie. Cierpienie z jednej strony uszlachetnia, z drugiej zaś upodabnia nas do Jezusa. Tego Jezusa w ciemnicy, tego w ogrójcu, tego na krzyżu, tego, który dobrze wie, co to ból. Ekscelencjo, księże biskupie, witamy Cię w naszym sanktuarium świętego Ojca Pio w roku jubileuszowym 50-lecia narodzin dla nieba i 100-lecia stygmatyzacji. Witamy Cię pośród relikwii błogosławionej Hanny Chrzanowskiej, pielęgniarki. Witamy Cię pośród nas, ludzi chorych, na ciele i na duchu, pośród kapelanów, pielęgniarek, lekarzy, wolontariuszy, wszystkich ludzi dobrej woli, którzy spieszą, by ulżyć w cierpieniu. Cieszymy się, że jesteś z nami podczas pierwszego w historii naszej diecezji Dnia Chorego. Święty Ojciec Pio mawiał, że człowiekowi łatwiej byłoby żyć bez jedzenia niż bez Eucharystii. Prosimy Cię, nakarm nasze dusze i ciało pokarmem z nieba. Namaść olejami chorych. Módl się podczas tej Eucharystii za nas i za tych wszystkich, których cierpienie nie omija, aby ta choroba ciała stała się lekarstwem dla duszy. Prosimy Cię, nasz Odkupicielu, pokrzep łaską Ducha Świętego chorych, ulecz ich słabości i odpuść ich grzechy, oddal od nich wszystkie cierpienia, przywróć im pełne zdrowie duszy i ciała, aby nabrali sił do pełnienia swoich obowiązków.